moim plecaku jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna według mnie. Apple AirTag. Żebym zawsze wiedział, gdzie ten plecak jest. Żebym zawsze wiedział, gdzie ten plecak jest, żebym zawsze mógł go namierzyć zewsząd. Że mam go sobie... Czekaj. Znajdź. Plecak. I teraz patrz. Plecak. Nie wiem, gdzie jest, to mogę go sobie namierzyć po dźwięku. Widzisz, kliknąłem sobie. Albo oddal tak na metr, bo to się chyba wtedy zmienia. No jeszcze dalej. O, widzisz, teraz jest metr od mojej ręki. No, i to jest tylko po to, że jakby mi ktoś zajebał taki plecak, to żebym cię kurwa namierzył. Co z baterią? On ma w sobie tą baterię, tą CM... No tą taką, jak masz kurwa w płycie głównej, no. Że ta bateria wytrzymuje chyba tam 2 lata. A jak chcesz ją wymienić, to po prostu to chyba się wciska jakoś i tak się obraca. I tu wymieniasz baterię normalnie. O, i teraz to jakoś dokręcam. O, no i działa. Ja to mam wsadzone do plecaka, żeby było ukryte. Gdzieś w którejś z przegrodek, gdzieś jest ukryte. Wiesz, o co chodzi. Ja w ogóle, widzowie, powiem wam tak, że ja w ogóle w przyszłości chciałbym was w ogóle zarazić mega fajną zajawką, jaką właśnie jest fotografia. I właśnie jakoś z Panasonic nas poratował takim sprzętem. To chciałbym was zainteresować tą zajaweczką. Chciałbym zrobić kiedyś coś typu taką, nie wiem, serię, czy po prostu jakiś jeden pojedynczy odcinek. To chciałem po prostu wziąć sobie, zamontować to GoPro gdzieś tutaj na klatę i razem z wami dalać po mieście, robić zdjęcia różnych rzeczy i wam pokazywać, jak możesz różne rzeczy robić. Takie, wiesz, POV street photography, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo to jest zajebiste, takie po prostu uliczne zdjęcia, żebyś wiedział, co jest 5. I też oczywiście to nie będzie na, wiesz, że nie będzie tak, że ja ci pokażę, kurwa, jak się robi zdjęcie aparatem, kurwa, za 20 tysięcy. Tylko będziemy też, bardziej bym właśnie chciał wam nawet bardziej właśnie powiedzieć, że chciałem wam pokazać, jak to wygląda na takim tańszym sprzęcie, nie? Takim jak na przykład ten Lumix G7, z którego ja streamowałem i robiłem zdjęcie przez ostatnie lata mojej, powiedzmy, kariery internetowej. Ten malutki jebaniec chyba nowy kosztuje chyba 1800 zł, więc to nie jest to jakiś mega pierdolony wydatek, jeżeli chodzi o fotografię, bo no wiemy, że fotografia potrafi być droga, a to kosztuje 1800 zł nowe, więc nie jest źle, a nawet potrafi w 4K nagrywać. Nawet jak chcecie, to możecie vlogerami zostać, bo on ma normalnie wymieniany taki ten, plus jakiś fajny obiektyw. Ja wam powiem tak, to combo, używanego znajdziesz gdzieś za kafla, na pewno gdzieś znajdziesz używanego za kafla i do niego wtedy bierzesz obiektyw. To już zależy od ciebie, albo możesz strzelać na 16 od Sigmy, to jest 1800 zł, albo na 56 od Sigmy i to też jest 1800 zł, więc to już stajesz przed wyborem, jaki chcesz focal length jakby, nie? Ale to już zależy od ciebie. To jest spoko do zdjęć na mieście na przykład. To jest spoko do zdjęć na mieście. Wiecie, które zdjęcie zostało zrobione tym kombem? O tym? To combo zrobiło to zdjęcie. To zdjęcie, które teraz widzicie. I to zdjęcie, i kurwa, to zdjęcie, i 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 to zdjęcie. Normalnie, kurwa, to, co tu widzicie, było robione tym obiektywem. Tym obiektywem to było robione. To jest 56 mm, światło 1.4, więc tak. Więc to jest takie, wiecie, budżetowe, a możecie tego, wiesz, i do streamingu używać, bo ja go używałem przez te wszystkie lata do streamingu. On tutaj normalnie z boku ma mini HDMI, możesz to sobie wpiąć normalnie do Elgato i ci przechwytuje to mini HDMI, co nie? Jest tylko jeden myk, który jest delikatnym odpychaczem, jeżeli chodzi o streaming, i jest to bateria, bo ten aparat nie jest taki jak te nowsze aparaty, tak jak na przykład spójrzcie, to jest chyba aparat z 2017 roku, a na przykład nowe aparaty, takie jak Lumix GH5 Mark II, nie dość, że mają pełnoprawne duże HDMI, co jest wygodniejsze delikatnie, to mają jeszcze bardzo ważną rzecz: USB typu C do ładowania. Tutaj akcja jest taka, że tą baterię musicie wyciągnąć, naładować i dopiero wtedy podpiąć, wiecie, o co chodzi. Więc to jest delikatny minus, ale to wtedy kupujecie taką, wiecie, fake baterię na kabel i ona normalnie działa, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Widzisz tą matrycę tutaj? Ona się rusza, widzisz to? Nie wiem, czy to będzie widać. Na pewno słychać. Tu ma normalnie ten jebaniec na przykład ma wbudowaną, patrz, włączam go, on się zaraz załączy i zobacz, i teraz ta matryca się nie rusza, jest idealnie w środku. Wiesz, po co to jest? Że jak idziesz, to żeby była stabilizacja po prostu, wiesz, ekranu, wiesz, o co chodzi. Tylko że to jest też różnica, widzowie, bo spójrzcie. To jest młodszy brat, a to jest brat, co napierdala na siłowni od 20 lat i jest twoim starszym bratem. To kosztuje 7000, a to kosztuje 1800. Ale to jest fajne do zdjęć. Ale to, wiesz, no to już, my mówimy teraz o wejściowej fotografii. Ja uważam, że fotografia jako hobby mega dopierdolona. Fotografia jako hobby jest mega
mega dojebanym hobby. Ja serio, jeżeli ktoś z was chce jakąś tam, nie wiem, porady czy kurwa cokolwiek, to akurat w tej sprawie mogę się wypowiedzieć, bo jakiś tam, powiedzmy, mini ogar mam, nie? Dobra, czekajcie, przełączymy się na... Od razu lepiej. Teraz mnie widzieliście przez to duże, co wygląda jak termos. Wygląda to jak termos i kosztuje kurwa tyle, co fabryka termosów. Nie no, może aż tyle, co fabryka, co nie. No ale kosztuje dużo. Ale też pamiętajcie, to wam powie chyba kurwa każdy fotograf. Nie liczy się też najbardziej jakby sprzęt, co nie? Bo najlepszy aparat to jest taki, który masz zawsze pod ręką. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego zawsze najlepiej, żebyście mieli aparat, żebyście mieli taki mniejszy, żebyście mieli mniejsze jakiś, wiesz, coś tam bam, 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 żebyś, wiesz, wyciągasz myk, bo na przykład tutaj sam obiektyw waży kurwa 1,5 kg. To jest 1,5 kg szkła i jakiegoś takiego high quality aluminium. Wiesz, o co chodzi? Tak, ale już mówię, to tak, ja przez cały ten czas leciałem na G7, on nagrywa normalnie Full HD 60, jakość jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra jest ta jakość, a nagrywa max chyba 4K 30, autofokus jest, no lepiej na manualu, nie oszukujmy się. Żeby mi się przeczytał, trzeba albo go oznaczyć, albo kupić wiadomość na czacie. Nie, wystarczy napisać coś ciekawego, a nie pisać o gównie i wtedy to odczytam. I tak to wygląda. A na przykład już ten aparat uważam, że jest na przykład spoko opcją dla takiego, powiedzmy, kurwa full pro, już idącego, wiesz, co się mówi, vlogera, tak? Masz 4K 60, nagrywanie w vlogu i tak dalej, tu już masz, wiesz. I on też nie jest jakiś mega ciężki. No i też to, co słyszycie, no to ta stabilizacja ekranów, stabilizacja obrazów wbudowana, tak? To jest też ważne, żeby ten aparat, kurwa, nie latał jak pojebany. I tak, na przykład ja osobiście na razie tego nie robię, bo jest zimno, ale jak już będzie cieplej i będą jakieś vlogi, to ja będę strzelał na takim combo, czyli GH5 Mark 2 albo S5 Mark 2. Jeszcze zobaczymy, może uda mi się nabyć. Na takim combo. I tak to wygląda, tak bym to robił, bo wiesz, byłoby stabilnie, co nie? Oczywiście do tego trójnóg, wiadomo, mikrofon też na hotstopkę, ale no to wiadomo. I lecisz normalnie tak, o, jesteś dobrze widoczny i zawsze ewentualnie jak chcesz się zoomnąć, to po prostu, wiesz, możesz tutaj coś poprawić, na przykład się, wiesz, lepiej dostosować, bo to jest jasny obiektyw z tym samym światłem na całej długości. Rozumiesz, o co chodzi? Widzu, piszesz, kto pytał, znak zapytania, a potem płaczesz, że ktoś nie czyta twoich wiadomości. Jesteś zjebem. Fajny ten podgląd. Jeszcze jest do tego dotykowy, co jest w ogóle super opcją. Dotykowe ekrany są fajne. Są na pewno wygodne. Nie będę kłamał. Są kurwa wygodne. Są wygodne, bo w większości tych, wiecie, nowych, znaczy w większości tych pro aparatów, fotografowie, nie wiem kurwa czemu, ale fotografowie mega lubią kurwa mieć taki joystick tutaj. Nie wiem, czy on jest widoczny. Jak macie normalnie taki joystick i tym joystickiem oni często ustawiają sobie fokus. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem. Ja jestem fanem jednak dotykowego ustawiania fokusu, ale fotografowie lubią też sobie ustawiać po prostu tym joystickiem. Nie wiem, ja lubię dotykiem, jakoś jest mi wygodniej, ale... Ale jak lubią joystickiem, to możecie też joystickiem, tak? Ja na pewno wolę się poruszać po interfejsie jednak aparatu, no paluchem, a nie joystickiem, ale no to już jak to woli, tak? Do manual focusa wolę auto, no to zależy też od tego, co potrzebujesz. Na przykład jeżeli jesteś vlogerem, no to IMO autofocus lepszy, nie? Od kiedy zacząłem przygodę z aparatami? W 2017 kupiłem pierwszy aparat. I on wtedy, jak ja go brałem, tą G7, jak ja go brałem pierwszy raz, to ona kosztowała chyba 3200 zł. A teraz kosztuje no mniej. No i takie, ja wam powiem tak. Ja uważam, że spoko, jeżeli macie na przykład ograniczony budżet, to ja uważam, że spoko opcją jest kupić starszy jakiś aparat, jeżeli chcecie robić zdjęcie oczywiście, bo jeżeli chcecie tam nagrywać, no to akcja jest trochę trudniejsza. Ale jeżeli chcecie robić zdjęcia, ładne zdjęcia, to kupcie starszy aparat i dorzućcie więcej do obiektywu. Dorzućcie więcej do jakiegoś spoko obiektywu, bo tak jak mówię, to jest 1800 zł, to oba, i po prostu kupcie fajne, jasne szkło, kitowy obiektyw, to mocny pain in the ass jest, nie? Jest też jedna sprawa, którą polecam wam ewentualnie sprawdzić, jeżeli macie wolne na przykład ze 200 zł. Spróbuję wam to zaprezentować na przykładzie tego aparatu. Kiedyś, jakiś czas temu, kupiłem całkiem ciekawy obiektyw za, uwaga, 100 kurwa złotych, który, ten obiektyw jest chyba starszy kurwa ode mnie, ale ma mega zajebisty vibe. Już wam pokazuję, o co chodzi. Spójrzcie. To jest mount micro 4/3, co nie? To sposób mocowania. Patrzcie teraz, to będzie tak, wow mega. Patrz. Pokażę wam, jak wygląda obraz przez coś takiego. Ten obiektyw na Allegro kosztował mnie, uwaga, 100 zł. I teraz co robimy?
ma takiego mountcika, tak jak widzicie, nie ma tak jak większe obiektywy czy nowsze obiektywy, nie ma tych pinów tutaj, więc nie będzie miał autofokusu. To jest jego minus, że jest w pełni manualny, gdyż jest on ultra stary. Ale co robimy? Bierzemy ten obiektyw, wsadzamy go na adapter do mikro 4/3 i teraz nasze combo będzie wyglądało trochę komicznie, ale jednak, gdyż combo nasze wygląda tak. Wygląda tak. Ale. Jak wygląda z niego obraz? Musimy jeszcze ustawić fokus oczywiście manualnie. O, no powiedzmy. Kurwa, strasznie jasny jest, chuj. Mega jasny. Co jest fajne w tym obiektywie? Fajne jest w nim to. Daj mi jeszcze ciemniej światła. O, no powiedzmy, jest okej. I on działa tak, że to co jest tutaj jest ostre, ale to co jest po bokach już nie. I robi taki fajny efekt takiego kurwa, jeszcze fisheye'a do tego, bo spójrzcie, ja teraz trzymam ręce prosto, one są takie lekko, o, wiesz o co chodzi. Tak to wygląda jeszcze bez overlayu streamowego. O, i on, ten aparat stricte, jest do takich zdjęć bardziej artystycznych, że macie ten taki wow efekt tego rozmazania, nie? Wiecie o co chodzi. Oczywiście przysłonę można tam zmniejszać, ale kurwa, za 100 zł? Tylko tak jak mówię, jest manualny, tak? Jest manualny, więc robienie nim zdjęć jest trochę trudne, bo musisz jednak bawić się tym kręceniem tego gówna. A przysłonę ma aktualnie chyba 1.4, więc też bardzo dużo światła wpierdala do środka. Ten mini obiektyw ma tyle, taką samą przysłonę jak to. A to ma 50 mm, też ma światło 1.4. I spójrzcie, to kosztuje 100 zł, a to kosztuje 9800. Więc też pamiętajcie, nie tylko sprzęt robi robotę. Wy, wasza kreatywność i wasza umiejętność. Wiecie o co chodzi? Musicie umieć się bawić. Nikt wam nie każe zaczynać fotografować czy streamować z takiego kurwa sprzętu. Bo ja w tej chwili właśnie mam 20 koła w ręku. Liczy się też to co masz tutaj. Jak się tym obsługujesz. A teraz nawet podniesiemy cenę do 25, patrz. Teraz mam w ręku 25 kloka tego typu. I wtedy co robisz? Tako. I się czujesz jak fotograf prawdziwy. Podchodzisz do kogoś tak, o, wiesz o co chodzi. Czekaj, bo jesteśmy w wideo. Hops, o, podchodzisz do zawodnika. Daj mi kurwa strzelanko. O, to jest chyba strzelanko, co? I napierdalasz, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Pa, to ci od razu mogę szałnąć. Od razu wam mogę pokazać różnicę. Może ktoś, może, bo wydaje mi się, że chyba was to interesuje, to co ja powiem. Jaka jest różnica? Jaka jest w ogóle różnica między tymi aparatami? Jaka jest różnica? Jaka jest różnica pomiędzy tymi aparatami? To jest matryca mikro 4/3, taka kurwa malutka, a to jest pełna klatka. Pełna klatka zbiera o wiele więcej światła. O wiele więcej światła. Przez co? Są mniejsze szumy i inaczej wygląda w ogóle numerologia. Matematyka. Inaczej wygląda matematyka. Co znaczy, że zbiera więcej światła? Już ci tłumaczę. Jakby ci to przedstawić? Wyobraź sobie, że robisz zdjęcie w totalnej ciemności. Taka malutka matryca, albo na przykład matryca w waszych telefonach, która jest dosłownie mikroskopijna, potrzebuje o wiele więcej światła, a przez to generuje giga duże szumy jakby. Wiesz o co chodzi? Że jak robisz zdjęcie, dużo szumów, bo wiesz, podbija się ISO i tak dalej. A tutaj, przez to, że ona jest taka duża, to zbiera się więcej światła, przez co obraz jest jaśniejszy w gorszych warunkach oświetleniowych. Chyba teraz mądrze powiedziałem i całkiem logicznie. Teraz rozumiesz o co chodzi, bo całe to światło, które wchodzi tu, montuje się na całej dużej matrycy. Rozumiesz o co chodzi? W taki sposób. Więc im większa matryca, tym więcej światła zbiera i tak dalej. Wiesz o co chodzi? Tak to działa. I też wtedy inaczej wygląda w ogóle matematyka. Przez to, że światło inaczej leci, inaczej rozkłada się na matrycy, to na przykład 56 mm na mikro 4/3, to mimo, że tu jest 56 mm, to ekwiwalent pełnej klatki to jest 100 mm. O, wiem jak to wytłumaczę. Przez to, że ta matryca jest mniejsza, to potrzebuje więcej światła i większe rozstawienie. Wiesz o co chodzi? Na mniejszej matrycy, na mniejszym aparacie 50 mm to będzie 100 mm. Mega duży zoom, 100 mm. A tu 50 to będzie 50. Rozumiesz? Że jednak tutaj 50 to jest tak naprawdę 100. A na dużym 50 to 50. Więc na przykład, jak teraz mnie widzicie, spójrzcie, ja jestem cały czas jak ja streamuję, jestem na 18 mm. I wiecie jak jest szeroko, prawda?
jest mega szeroko. A teraz spójrzcie na to. To jest 16 mm. To jest 16 mm. Przez to, że teraz jesteśmy na matrycy mikro 4 trzecie, to tak naprawdę nie jest to 16, tylko ile? Właśnie tak. 32. 32. Więc jak teraz to zamontuję, to mimo, że tam jest 18 mm, a tu jest 16, ktoś by powiedział, różnica 2 mm, a jednak zobacz, jaki jest zoom, bo to jest tak naprawdę 36 mm ekwiwalentu pełnej klatki. Rozumiesz, o co chodzi?